Dzień dobry Elfiki. Dziś mamy czwartek i razem popracujemy trochę nad szukaniem wiosny. Zacznijcie od porannej gimnastyki. Zróbcie szybciutko 10 pajacyków, potem 10 skłonów, a na koniec 10 przysiadów. Jeśli się zmęczyliście, usiądźcie, odpocznijcie, złapcie głęboki oddech, bo za chwilę zaczynamy. Przeczytam wam wiersz pod tytułem Nadeszła Wiosna. Spojrzał w okno mały Paweł, a w ogrodzie wiosna. Świeżą trawę przebi śniegi, w koszu nam przyniosła. Obudziła pąki kwiatów w parku i w ogrodzie. Zapomnijcie moi mili o śniegu i chłodzie. Pożyczyła od słoneczka garść ciepłych promieni. Gdy ogrzeje nimi ziemię, świat się zazieleni. Odpowiedzcie mi proszę na pytanie, jakie oznaki wiosny spostrzegł przez okno Paweł, świeżą trawę, przebi śniegi, pączki kwiatów, promienie słońca. A powiedzcie mi, czy widział śnieg? Oczywiście, że nie, bo przyszła wiosna! Spróbujcie podzielić razem ze mną na sylaby podawane przeze mnie słowa. Będą one się kojarzyły z wiosną. Pierwsze z nich to słowo bazie. Dzielimy słowo na wyrazy. Wy możecie w tym czasie również klaskać. Uwaga! Bazie! Super! Ile Wam wyszło sylab? Dwie, no pewnie. Super sobie poradziliście. Kolejnym słowem będzie słowo bociany. Gotowi? Dzielimy na sylaby. Bociany. Ile jest sylab w tym słowie? Trzy. Fantastycznie. Kolejne słowo to słonice. Gotowi? Słońce. Ile sylab? Wie, bardzo dobrze. Gotowi na kolejne słowo? Będzie nim słowo liście. Liście. Ile sylab? Znowu dwie. Kolejnym wyrazem będzie wyraz krokusy. Kro ku sy. Ile wam wyszło sylab? Przypomnijcie sobie, policzcie jeszcze raz. Trzy. Super. Ostatnim słowem, jaki będziemy dzielić na sylaby, będzie słowo tulipany. Gotowi? Do dzieła. Tu-li-pa-ny. Ile wyszło sylab? Aż cztery. Hmm. To teraz zastanówcie się, w którym z tych wyrazów było najwięcej sylab? Pamiętacie? Tak, to było słowo tulipany. W nim było aż cztery sylaby. Doskonale sobie poradziliście. Miłego popołudnia! Pa!